trochę teraz umawiamy się tak. Ktoś, kto się boi, po prostu sobie usiądzie cichutko. Gdyby coś się działo, to mówi swojej pani, okej? Okay? Natomiast kto się nie boi, my pieski spuścimy. Jeżeli piesek do ciebie podejdzie, możesz pogłaskać. Tylko prośba. Jednego, proszę delikatnie, tak? Piesek wam nic nie zrobi, bo ona już była w niejednej szkole. Mantra sobie poprzechodzi troszeczkę, to jest mantra. Zobaczcie, fajnie. Nie, nie, musimy się jeść. A to jest to? Przemko, który szybko. Mantra może skakać na was, ona może podejść, może skoczyć wam kamień, ale nie wróci się, mantra nic nie zrobi. Także nie krzyczcie, nie reagujcie z kachem, można ją pogłaskać, mantra nic nie zrobi. A ja w niej i uwaga, jeszcze jedna umowa, zanim cokolwiek my zaczniemy z panią Olą. Mam prośbę. Zamykamy buzię. Jak mantra podejdzie, to pokazujemy jej tak jak pies. Pies pokazuje do nas ogonem, łapkami, uszami, oczami, żeby nie przeszkadzać nam, czyli mi, pani Oli, i troszeczkę mi. Mam prośbę, żebyście się cieszyli, ale nie wydając z siebie dźwięków, okej? Okay? Bo nie chcecie przeszkadzać. To inny, do którego piesek jeszcze nie podszedł, to będzie na pewno oglądać. Bo tutaj na tablicy najdłużej będziecie oglądać, jak naprawdę jest w schronisku. W naszym schronisku jest około 240 psów. Sporadycznie zdarzają się kotki, ale w większości, dużej większości to są jednak psy. Niech ktoś mi od razu powie, czy ktoś z tej grupy był w schronisku kiedyś? Były osoby w schronisku, także niektóre dzieci wiedzą, jak wygląda schronisko, tak? Ja wam tylko powiem, że w schronisku pieski, które przebywają w schronisku, to są pieski, które się zagubiły, albo niedobrzy ludzie je wyrzucili. Takie pieski trafiają do nas i przebywają, powinny przebywać tymczasowo u nas, do momentu, kiedy znajdą swój domek, ale bardzo często jest tak, że pieski jednak długo u nas mieszkają, długo za długo. I naszą taką rolą jest, żeby znaleźć tym pieskom dom, tak? Oprócz tego wam jeszcze powiem, że ja, nosząc tą kurtkę, jestem inspektorem do spraw ochrony nad zwierzętami, tak? To można powiedzieć, żebyście wiedzieli, o co chodzi. To jest taki strażnik dla zwierząt, tak? Taki, jeżeli dzieje się krzywda, to dzwoni się do naszego inspektoratu i ja i moi koledzy i koleżanki przyjeżdżamy po to, żeby pomóc pieskowi. Nie ugryzł jeden drugiego, bo jak jest 240 psów, nie każdy pies się lubi. To jest tak jak w szkole. Marcel, lubisz wszystkich? Nie. No właśnie. I to jest taki mały problem czasami z pieskami, niektóre pieski, a szczególnie są psy, a nie suczki, se między sobą rywalizują. Dlatego muszą czasami być wsadzone w taką klatkę. I zobaczcie, tu macie między innymi. To jest Czuczu, tak, to jest Czuczu. Czuczu, piesek Czuczu, piękny, nie? Tak, zobaczcie, to mule mówi, weź mnie, te... Tak? No dobrze, no zobaczcie tutaj kolejne pieski, które patrzą za te kratki, a jak wiecie co? Przyjrzyjcie się pieskom i popatrzcie, jakie one mają smutne oczka. Ten każdy piesek, który tam patrzy, on chciałby bardzo, żeby ktoś go wziął na spacer. Żeby ktoś z nim poszedł na spacer, żeby ktoś go wziął do domu, przytulił, żeby miał swoją kołderkę, żeby mógł być szczęśliwy, tak jak każdy z was chce mieć swoją mamę i tatę, tak on chciałby mieć tylko do domu. I słuchajcie, młodziutki piesek, który trafił do nas i to on jest jeszcze takim dzieciakiem, wiecie, on jest taki jakby w waszym wieku jest mniej więcej. No i już trafił do schroniska, ale takie młode pieski to raczej mają dosyć dużą szansę, bo przychodzą ludzie i zazwyczaj chcą adoptować młode pieski, gorzej ze starszymi, tak? Starsze długo, długo czekają na domek i jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy ktoś przychodzi i daje dom starszemu pieskowi. Ciapek czeka na domek, jest bardzo ładny, łagodny. Też aportuje, tak jak kolega tutaj mówi. Ciapek niestety szuka domu jeszcze. To jest pies myśliwski, wiecie? Pies myśliwski to jest właśnie taki, który bardzo chętnie aportuje, bo on po lesie, las jest jego drugim domem. Uwielbia biegać po lesie. No zobaczcie tego pieska, tego piszkoptowego. To jest Maximus, saminy ulubione, a popatrzcie, przyjrzyjcie się temu. No będzie jeszcze parę zdjęć za chwilę tego pieska. Ten piesek jakąś niespodziankę w sobie ma, ale jak dobrze się będziecie przyglądać, to może ktoś się zauważy. Coś go różni od innych piesków. Od innych, tak.
On tutaj będzie się pojawiać co jakiś czas, także pilnujcie. Kto pierwszy zobaczy, niech się zgłosi. Kto pierwszy zobaczy tą różnicę między tym beżowym pieskiem a innym. Tak, to piesek się raz nazywa. A to jest Maximus, Sabiny ulubiony piesek, który już znalazł domek. Był stary i myśmy myśleli, że on już w ogóle nie znajdzie domku. Sabina była bardzo w nim zakochana, nawet piesek robił takie numery, że jak nie przyjechała Sabina Tygrys, to uciekał ze schroniska i jej szukał, bo chciał tak bardzo domek. Ale przyjechała starsza pani i adoptowała pieska, bo starsi ludzie też przecież mogą mieć starsze pieski, prawda? Starsze pieski nieraz bardziej są kochane niż te takie przeciętne średnie. Widzicie, jak Maximus fajnie skakał? To jest wszystko z radości i ze szczęścia, że jest na spacerze. Ja nas sprawdzę, musi wszystkich skontrolować. Zobaczcie, tam też można przyjechać zimą. To nie jest, że schronisko tylko działa latem. Schronisko działa cały rok. Tak jak wy zimą, jak jest śnieg, idziecie do szkoły, takie pieski tam zimą są. I dlatego między innymi zbieraliśmy kołderki, poduszki, kocyki, żeby te pieski nie zmarzły. Zimowe pieski. No ale one tam są nieraz pieski, które nie są zimowe wcale, mają gładziutką sierść. Szarik, słuchajcie, niestety Szarika już nie ma, on nie zdążył dostać domku. Szarik niestety bardzo tego domku chciał, potrzebował go jak tlenu. Nie doczekał domku. Ktoś go nie zauważył może. Tutaj następne pieski, zobaczcie, tam można i wiosną, kiedy jest zielono, i biało, kiedy jest zimą. Na brzeg można z piskami. Lub na wiosnę. Lub na 12 lat. Lub na jesień. Mogą być pieski na jesień. I to zobacz, czemu tak jest? Kasi, jest kasi, kasi, kasi. Ona była bardzo ostrożna. Nie, prawie pana. Ta dziewczynka już panu tak długa. I będzie patronować w pokoju. A tu jest Majo, który nazywa się Majo i cały czas czeka na swój dom. Majo i Sara bardzo się przyjaźnili. Niestety pan nie chciał dwóch piesek naraz. Tak? Mózg. I teraz przyjrzyjcie się, jest Ralfi. Czy ktoś coś zauważył? Ktoś coś widzi, co? Proszę, co widzisz? Pięknie, super, brawo. Czekaj, tu jeszcze się idą. I go ludzie ze schroniska, ktoś zadzwonił, powiedział, że leży pies, trzeba to na pewno zabić, uśpić. I ze schroniska inspektorzy razem z pracownikami pojechali, zabrali pieska z ulicy, potem pojechali do weterynarza, weterynarz się zastanawiał, albo amputujemy mu nóżkę, i tak próbuje żyć, albo go uśpimy. Jakbyście co wybrali? On cię męczy? Łatwiej byłoby go zabić, czy łatwiej byłoby mu obciąć nóżkę? Powiem wam tak, wcale nie było łatwiej obciąć nóżkę. Zabić to jest bardzo proste, ale to jest niehumanitarne. Nie zabijemy przecież, jesteśmy katolikami, prawda? Wszyscy też mają swoją duszę i swoje ciało i też chcą żyć. I Ralki, mimo że ma tylko trzy nóżki, pięknie biega, pięknie chodzi i jest bardzo kochany, znalazł w tej chwili domek. Ktoś go wziął na chwilę do domku, teraz go bardzo kocha i sobie już nie wyobraża. Proszę panią, a można pogłaszczać pieska? Jak podejdzie do ciebie, to pogłaszczasz. Na początku pieski do schroniska, jak przychodzą, czują się duże. Niektóre pieski od razu kochają za chwilę. Od razu kochają wszystkich ludzi, a niektóre pieski warczą i próbują gryźć. Ale nie gryzą dlatego, że one po prostu są złe. One są w nowym miejscu, one nikogo nie znają, nie wiedzą jak się obronić, nie wiedzą co ich czeka. I tak samo było tutaj z bazylkiem. To jest bazylek, zobaczcie. Fajny bazylek? Bazylek na początku niestety, ale chciał wszystkich łapać i gryźć. Dopiero z czasem, kiedy się przekonał, że nikt mu krzywdy nie robi, okazało się, że to jest bardzo słodki pies, który tylko po prostu szukał miłości u człowieka. Ale po jakimś czasie ktoś ją adoptował i dostała nowe imię. Nazywa się teraz Maja. I powiem wam, że ci ludzie są bardzo szczęśliwi, że mają Maję, bo ona jest przekonana. Szali. I ta tatusa. Zobaczcie, co ona ma na nóżce. Ona trafiła też po wypadku. Była zbudowana drogą. To jest gips. Brudny, ale gips miała. Co to jest to, co nie ma nogi? Ma domek. Domek ma.
Jest szczęśliwy teraz. Tutaj jeszcze niektóre pieski, które tutaj oglądacie, czekają cały czas na domek. Są pieski, które w schronisku są po parę lat. Niektóre nawet pięć. No jest w domu kogoś. Jaki miał wypadek, on pyta Mariola. Jaki on miał wypadek? potrącony. No, co się z nim stało? No bo on tutaj miał takie, a kiedy on chodził, to on mocno piszczał. No, on musiał iść do weterynarza. Nie? Weterynarz go ratował? On sprawdzał i oni tak łapali, bo on mocno piszczał. Ale już został uratowany. Nie wolno podkradać. Mantra to jest wielki łasek. Jak tylko wyczuję, że ktoś gdzieś ma jakieś jedzonko, szmurek teraz na to od razu kradnie. Czasami, bo ona mieszka w ogóle w biurze u nas, także czasami jak mamy swoje śniadanko, swoją półkę w torbie, tak jak wy przynosicie śniadanko, to mantra sobie potrafi w torbę otworzyć i półkę wyjąć. Zacznie, zbieramy czasami, pani Ola jeździ więcej po takich szkołach, schroniska zbierają i do puszek pieniążki, które w pusku też są, czy też zbierają do wózków, ludzie ze sklepu mogą kupić i wrzucić do koszyka. Bo zaraz zobaczycie zdjęcie, gdzie jest dużo koszyków. Poczekajcie na te następne. Teraz przed świętami będziemy organizowali sporo takich akcji. Także może gdzieś, jak wejdziecie do sklepu, do supermarketu, zobaczycie albo choinkę i na tej choince będzie napis, że zbieramy na pieski, albo właśnie jakieś ustawione koszyki z jakimiś plakatami. A netto był taki kuszek. Netto też zbieramy. Zobaczcie, jak myślicie, na ile dni starczy takie jedzenie w tych dwóch wózkach? Na ile? Bardzo dobrze. Tutaj właśnie wasza koleżanka mówi, Arnoś to bardzo dobrze mówi, że jak nie zje ten, który ma dobrze, który mieszka w domu, nie zje swojej karmy, to ona bierze tą karmę i idzie ją położyć przy śmietniku. A dlaczego? Dlatego, że przy śmietniku najczęściej są koty bezdomne. Też jakiś piesek czasami trafi i zahaczy o śmietnik. Może gdyby był głodny, to ma się czym posilić. To jest bardzo fajny pomysł, tak? Słuchajcie, popatrzcie, co tutaj piesek ma za ubraną wózkę. Co tu pisze? No Państwo. Piwa. Przyjechałam do Pucka, na terenie dalej. Ona tutaj mnie przysięga, ja jej przysięgam, ona mi, że znajdziemy dla niej domek. Jeszcze Maksymus, zobaczcie, też ma adoptuj mnie. To jest w Pucku. Ktoś był na rynku w Pucku, były pieski? No właśnie, to popatrzcie, może gdzieś tu ktoś, był też szali. Te wszystkie trzy pieski, które tam są,
Już nie szukają w domu. Viva ma swój domek, ja koszulkę znalazła domek. Szarik go niestety nie zdążył. I Maximus też znalazł. Tak, bo koleżanka może ktoś znalazł. Jessica przyniosła tej pani Oli specjalnie kocyki i karmę. I tu zobaczcie. Jak zobaczycie pies gdzieś spadł koszulką, a do mnie, to znaczy, że są to pieski ze schroniska. I tam można z mamą podejść, na przykład spytać. Czy jest jakiś... Byłeś tam? Byłeś w pysku. Tutaj też jest pani fryzjerki. O, zobaczcie, pani Dasia Urbanowska z Pucka. Właśnie strzyże Rankiego. Przyjrzyjcie się, ten Ranki z jedną nóżką. Marcel, pytałeś się. Bez jednej nóżki. Zobaczcie, tutaj jest na stoliku, był bardzo grzeczny. Nie pisnął ani razu, bo wiedział, że ktoś mu pomaga. Pani Basia ładnie tutaj go obstrzygła. Pani Ola też tutaj pomagała, żeby ładnie piesek wyglądał. Zobaczcie, już od razu piękniej wyglądał. Możemy wtedy zgłosić właśnie na Straż Miejską, powiedzieć rodzicom i tak dalej, że piesek potrzebuje pomocy. Ale jeżeli piesek biega, podbiega do was, szczerzy zęby, ma najeżony włos na karku, uszy postawione, piesek się boi, tak? A piesek przez strach może umrzeć, tak? Także w takim momencie nie dotykamy pieska, nie przechodzimy koło niego, jak gdyby nie zwracając na niego uwagi i ewentualnie wtedy dopiero powiadomimy rodziców albo straż miejską, że jest taki piesek i on jest, biega, trzeba mu pomóc. Jest jeszcze następna sytuacja. W momencie, gdyby piesek był bardzo zły i chciałby zaatakować, byście widzieli, że już biegnie do was, że szczerze płyszczeka. Jak się należy zachować? Słuchajcie, ja wam powiem. Trzeba przyjąć pozycję. Właśnie, taką, żeby zakryć głowę. I chronić głowę. I tak przesiedzieć, poczekać, aż piesek odejdzie. Bo czasami taka sytuacja może się zdarzyć. Pieski mają różne złe doświadczenia. Czasami ktoś mógł go źle potraktować, mógł go kiedyś uderzyć. I piesek się boi ludzi, a jak się boi, to źle reaguje i mógłby ugryźć, tak? Rzadko się to zdarza, ale tak czasami może być. Właśnie teraz na koledze też pokażę, żeby weź schowaj mocno ręce. Słuchajcie, to jest pozycja żółwia. Jeżeli piesek atakuje, moja Natalia to doświadczyła, słuchajcie. Piesek czasami się nawet cieszy i potrafi zaatakować. Jeżeli tak będziecie i będzie piesek próbował drapać, czy na plecach zrobi wielką krzywdę? Nie. Nie. Jeżeli ma tutaj, zobaczcie, kolega jeszcze ustrzy schowany, czy by oberwał ucho? Nie. Tak mocno jeszcze zrobi w piąstki w ręce, czy oberwie tutaj, ugryzie w palce? Nie. Nie. Czy jest w stanie nosek ugryźć teraz? Nie. A do brzuszka się dostać piesek? Nie. To jest tak, jak żółw się schowa do skorupy. Tak się chowa, zobacz, matka. Zobacz, tutaj kolega jest, zobacz, nawet możesz tu teraz sobie zjeść. A oprócz tego, to dla pieska jeszcze dzień, oznacza, proszę. Pozycja taka oznacza, poddaje się, nie chce z sobą walczyć, bo jeżeli dwa pieski się spotykają, to jeden odpuszcza, tak? Jeden właśnie się tak tłuczy i jest to sygnałem dla tego drugiego, nie chce z tobą walczyć, odpuszcza. I jak piesek zobaczy, że dziecko też tak się skuli, to też wie, że nie chce mu zrobić krzywdy, że odpuszcza i piesek najczęściej odejdzie, tak? Nic nie zrobi wtedy. Tutaj jeszcze na tym rysunku jest, zobaczcie, czasami odwracamy wzrok, jak nie chcemy, żeby pies na nas patrzył. Pies kontroluje wasze oczy, tak jak my patrzymy na niego. Jeżeli matra będzie mnie adorować wzrokiem, a ja na nią nie będę patrzeć, to ona sobie pójdzie za chwilę. Ja bym chciała na koniec, żebyście mi coś obiecali. A obietnica ma być taka, że każdy z was, jak przyjdzie do domu, to przynajmniej jednej dorosłej osobie, czyli mamie albo tacie, albo starszemu rodzeństwu, powie o tym, że niedaleko was, niedaleko Wejherowa jest takie miejsce jak schronisko, tam czekają pieski, które bardzo, bardzo by chciały mieć dom, żeby przekazać wszystkim, że tam można przyjść i adoptować takiego pieska. Obiecujecie? Tak!